Cześć! Dziś pokażemy, jak zaaranżować małą sypialnię, aby nie tylko była funkcjonalna, ale także komfortowa. Wiemy, że wielu z Was marzy o dużej przestrzeni do spania, ale nie zawsze jest to możliwe. Zwłaszcza gdy sypialnia służy innym celom, a kanapa pełni rolę łóżka. Aranżowanie małej sypialni to wyzwanie, które może przynieść ciekawe efekty. A jak mówią architekci, im trudniejszy projekt, tym ciekawszy efekt. Najważniejsze tutaj jest dobre rozplanowanie przestrzeni, dobry pomysł i przemyślany projekt, wygodne łóżko i komfortowy materac. Gdy zdecydujemy się na styl naszej sypialni i wybierzemy idealne łóżko, pozostaje nam wybór jego rozmiaru. Tu koniecznie musimy zmierzyć pomieszczenie. Idealnie byłoby, gdyby do pokoju weszło duże łóżko o szerokości minimum 160 cm, ale nie zawsze jest to wykonalne. Dla dwóch osób w małej przestrzeni wystarczające będzie łóżko 140x200. Takie bez problemu znajdzie się na fdm.pl oraz naszych salonach stacjonarnych. Gdy mamy do czynienia z niewielką przestrzenią, stawiamy na meble wielofunkcyjne. Łóżko z pojemnikiem na pościel pozwoli zachować maksimum przestrzeni. Możesz tu schować nie tylko pościel, ale również ręczniki, kołdrę czy nawet kurtkę narciarską. A dwa siłowniki gazowe ułatwiają podnoszenie i nie trzeba używać dużo siły, aby taki stelaż wraz z materacem unieść. Gdy metraż mieszkania nie pozwala nam na wydzielenie osobnej sypialni, zapewnijmy sobie komfortowy sen na rozkładanej kanapie. Tu również mamy rozwiązanie jak materac nawierzchniowy, zwany toperem. To nic innego jak cieńszy materac z pianki, kokosa lub lateksu, który ma za zadanie wyrównać, utwardzić lub zmiękczyć powierzchnię spania. Jest na tyle niewielki, że po nocy można go zwinąć do kanapy lub schować w szafie. Dzięki toperowi wyrównasz powierzchnię spania, a jeśli Twoja powierzchnia spania jest zbyt twarda, wybierz toper z pianką visco lub lateksem, a jeśli zbyt miękka, utwardź ją toperem z kokosem. A wybór jest naprawdę ogromny, wejdź na fdm.pl lub przyjdź do naszego salonu stacjonarnego i znajdź toper idealny dla siebie. Bez względu na to, czy wybierzesz małą sypialnię, czy też kanapę w dużym pokoju, zadbaj o swój dobry sen.